Cześć, tu Ernest. W tym filmiku, na podstawie wycieków z ostatnich aktualizacji, przedstawię wam 4 nadchodzące bronie do Fortnite Battle Royale. Epic ostatnio zaszalało, jeśli chodzi o dodawanie nowych broni na królewskie pole bitwy. Niedawno z ratowania świata do Battle Royale przynieśli nową, bardzo mocną na bliskie starcia dubeltówkę. Kilka dni później kolejna broń z RS trafiła do drugiego trybu. Mowa to o ciężkiej snajperce. Patrząc na to, że Epic nadal dodaje i przynosi różne pliki związane z nowymi narzędziami z broni do folderów trybu Battle Royale, to można stwierdzić, że nasze oręże długo nie pobędzie takie, jakie jest na ten moment. Ta lista została stworzona na podstawie wycieków z ostatniej aktualizacji oraz wiadomości z gry, a wszystkie moje źródła klasycznie znajdziecie w opisie. W przypadku tej listy dodałem ankiety do każdego punktu, abyście mogli zagłosować, czy jesteście za, czy przeciw tej możliwej nadchodzącej nowości. Naszą listę zaczniemy od niedawno ogłoszonego granatu uderzeniowego. Jeśli teraz wejdziemy do trybu Battle Royale, to przywita nas ekran wiadomości, w którym to dowiemy się, że już wkrótce zawita granat uderzeniowy, czyli legendarny odpowiednik granatu impulsywnego. Z opisu możemy wyczytać: zamień siebie, sojuszników lub wrogów w ludzkie kule armatnie i wystrzel w powietrze. Zapewni odporność na obrażenia od upadku. To nam zdradza, że będzie działał tak samo jak dobrze nam znany już granat impulsywny, ale będzie prawdopodobnie o wiele mocniejszy oraz na pewno nie powalimy już naszego członka drużyny czy wroga, zrzucając go z górki. Oraz ten przedmiot powiększy bank sposobów na dojazd, ponieważ nie będziemy musieli się przejmować obrażeniami od upadku. Co ciekawe, model tego przedmiotu już możemy podejrzeć w grze. Od ostatniej aktualizacji, jeśli złapiemy się o zwykły granat impulsywny i zaczniemy celować, to zamiast odpowiedniego granatu w naszej ręce pojawi się granat uderzeniowy. A tą ciekawostkę poznałem na live dzięki Jankesowi. Fortnite Battle Royale X nie tylko przedwcześnie wykopał pliki związane z tym przedmiotem, ale także zdradził nam, jakie będzie wydawał dźwięki. Posłuchajcie sami. Drugie miejsce na... Drugie miejsce na mojej liście zajmuje poczwórna wyrzutnia rakiet, którą mieli już szansę poznać gracze ratowania świata podczas eventu Hit Ekranu. Byłoby to nowe narzędzie do siania zniszczenia wykorzystujące rakiety, a występowałoby w klasie legendarnej. Na początku ten obrazek może was wystraszyć, jednak na szczęście nie można wystrzelić tych rakiet naraz, a jedynie jedną po drugiej. Choć tak czy siak, nie jest to za duży odstęp czasu. Mimo, że ta broń jest na razie tylko w RS, to część plików powiązanych z tym przedmiotem pojawiła się w zestawie plików Battle Royale, co mówią nam wycieki m.in. Fortnite Battle Royale X na Twitterze. W tle widzicie teraz urywek gameplaya z ratowania świata z tą bronią. Ja niestety nie posiadam jej w ekwipunku. Jest to wyrzutnia rakiet o pojemności 4 pocisków w magazynku oraz wydaje się być bardzo potężna. Jednak przed wejściem do Battle Royale na pewno doczekałaby się paru zmian w ramach zachowania dobrego balansu rozgrywki. Niedługo i ona może zostać wprowadzona na pole bitwy Battle Royale, tak jak to było w przypadku dubeltówki czy P90. Trzecie miejsce na liście zajmuje karabin sztormowy z tumikiem, lepiej znany jako SCAR, tylko że z tumikiem. Ostatnia aktualizacja naprawdę wprowadziła niemało i Epic wkleja do plików coraz to nowsze pomysły na wzbogacenie naszego oręża. Fortnite League na swoim Twitterze w nocy po aktualizacji udostępnił wykopany z plików gry wygląd oraz dźwięk tej broni. Zobaczcie i posłuchajcie sami. Jest to moja ulubiona pozycja z tej listy. Spodobał mi się koncept cichego Skara, do tego z takim udźwiękowieniem. Ta broń prawdopodobnie występowałaby w klasie epickiej i legendarnej, dokładnie tak samo jak jej głośny odpowiednik. Może się ona także doczekać kompletnie nowego modelu, a ten, co mamy okazję teraz podejrzeć w plika gry, może okazać się jedynie tymczasowym zamiennikiem. Różniłby też się pewnie statystykami pod względem obrażeń i rozrzutem naboi. Podobnie do sposobu działania przytłumionych alternatyw CSGO. Niestety, nie znamy na ten moment dokładnych statystyk, ani daty, kiedy ta broń trafiłaby do notek o aktualizacji. Czwarte, już ostatnie miejsce zajmuje, uwaga, miotacz ognia odnaleziony przez Fortnite Battle Royale X podczas gdy trwała jeszcze przerwa techniczna. W plikę gry pojawiły się wzmianki o miotaczu ognia, jednak brakuje jeszcze modelu czy dźwięku tego urządzenia. Miotacz ognia, jak sama nazwa wskazuje, miotałby ogniem. Podobną broń możecie kojarzyć z Team Fortress 2. W tej grze rolą tej broni było m.in. zapewnienie przeciwnikom tymczasowych impulsów obrażeń, takich jakie zadają na przykład śmierć bomby co sekundę, ale w tym przypadku ogień byś nas trzymał, dopóki nie skoczylibyśmy do wody albo dopóki by nie wygasnął. W Fortnite jednak, po zasianiem ogniem na przeciwników, miotacz ognia okazałby się także jednym ze sposobów na zniszczenie drewnianych struktur. Słyszałem też o koncepcie, w którym to dzięki miotaczom ognia moglibyśmy nagrzewać metalowe struktury, przez co po zetknięciu się z nimi zadawałyby obrażenia. Jednak ja bym pozostał przy najprostszym rozwiązaniu, co sekundowe obrażenia. Mogłyby też służyć do na przykład ponownego
wspólnego podpalenia ogniska, ale z limitem do jednego razu. Z plików gry dowiedzieliśmy się też, że występowałby w klasie epickiej, czyli fioletowej, ale nie ma informacji o typie amunicji czy paliwa. Moim zdaniem pasowałoby tutaj rozwiązanie plecaka odrzutowego, czyli wyznaczona ilość paliwa bez opcji uzupełnienia. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.